kwadrat rezerwowych, kiedy zrzucałeś kolejne granaty, imitował to, pokazywał, jak strzelasz, może nawet więcej niż granatami, prawdziwymi pociskami, ponad 130 na godzinę. Ciężko było Włochom dzisiaj grać przy takich zagrywkach całej drużyny tak naprawdę. No właśnie to jest to myślenie, które miałem w głowie już przygotowane. Mówiłem do chłopaki, panowie, wszystko będzie na finalu. Będzie pokładał mocne siły, jak się uda, jak nie, no to wiemy. Ale będzie ryzykował mocne i będzie zagrywał mocne. Jak jest błędo, no ale jak coś, to oni nie będą mieli łatwo, będą mieli bardzo trudny pika do przyjmowania i tak było. Pierwszy set niemal perfekcyjny. Tak naprawdę Włosi żywili się tylko naszymi błędami i nie byli w stanie zdobyć w ogóle po swojej stronie punktu, nie byli w stanie w ogóle poukładać sobie gry. Miałem wrażenie, że oni nie wiedzą, co się dzieje. No właśnie o to chodziło do trenera. Mówił się od początku, trzeba postawić 100% i koncentracja na każdy elementów, bo wiemy się, jak damy chwilę dla nich, oni to złapają i mają taki rytm, który potem jest bardzo trudno do złapania. I to robiliśmy, koncentrowaliśmy na każdą akcję i no, wygrywaliśmy pierwszy set i po kolei. Czekałeś chyba na to. Tytuł MVP, dwa złote medale z rzędu, bo Gdańsku i teraz. To jest ten moment, kiedy czujesz, że zaczynasz spełniać swoje sny? To jest ten moment, gdzie mogę powiedzieć dzięki Pan Bóg, bo tylko wie, jak ciężko pracowałem na ten moment. Kilka lat temu nie udało się to, ale dzisiaj mogę powiedzieć, że ta praca jest widoczna i tylko dzięki Pan Bóg, no to dzisiaj mamy złoty, wracamy do Polski z takim medalu. Czyli dzięki dla Was, które oglądaliście i dalej trzymają kciuki do nas. Jeszcze jeden turniej będzie przed nami, ale na razie no, trzeba świętać trochę i głowa relaksowana na ten turniej. Podpowiem, jutro 14:35 wylatujecie, czy 25, a lądujecie około 16:35. Bądźcie w Warszawie, przywitajcie złotych medalistów, mistrzów Europy.